Panie dyrektorze, czy dzisiaj dyrygował pan bardzo zdolnym chórem, czy mega zdolnym chórem? Nie w tych kategoriach oceniałem to, co dzisiaj robiłem, bo przede wszystkim rzucało się w oczy to, że jest to takie ogromne przeżycie dla tych wszystkich, którzy w tym chórze wystąpili. Przede wszystkim dlatego, że chyba też po raz pierwszy pojawili się na scenie szkoły muzycznej w zupełnie innej roli, w roli wykonawców. I myślę, że to miejsce jak ich mobilizowało do wystąpienia. Wyczuwałem taką koncentrację i chęć jak najlepszego zaprezentowania tego, co chcieli tu dzisiaj zrobić. A taka optymistyczna i taka pozytywna energia powodowała, że też jakby odbierałem to dobrze i też się w to włączałem i też jakby z nimi starałem się na jednym takim poziomie, czy współtworzyć to, co założyliśmy sobie. Ale no, nasi wykonawcy mieli doborowe towarzystwo, bo był i chór, i był zespół, tak, i był organista, więc tu się naprawdę działo ze strony szkoły muzycznej. Chyba wsparcie, tak, było chyba nie najgorsze, natomiast jeżeli chodzi o to, co trzeba było zrobić, oni wszystkim musieli zaśpiewać, były takie momenty, kiedy jakby zostawały tak głosy naszych gości same, z małym wsparciem muzycznym z drugiej strony. I wtedy ta prawda była bardzo taka pozytywna. To była, rzeczywiście było dobre śpiewanie. Widać, że może nie za dużo śpiewają na co dzień, ale jednak potrafią i miło się tego słuchało. W przypadku chóru to rzeczywiście młodzieży było sporo. Dzieci bardzo odpowiedzialnie podeszły do tego naszego pomysłu. Pojawili się w dużej grupie i to wam chyba dziennikarzom było łatwiej śpiewać z nimi, nie musieliście za bardzo się wysilać, ale to też oni, dla nich było nowe doświadczenie, nowe przeżycie, śpiewanie z dorosłymi i to jeszcze z dziennikarzami, jakieś takie pojawiały się twarze, ale oni są chyba też nauczeni w różnych sytuacjach się jakoś produkować czy występować i myślę, że nie jest to dla nich paraliżujące w żaden sposób. A jak muzyka jest ważna w tym okresie świątecznym? No, ja myślę, że ona bardzo wspiera to, co się dzieje. Ponadto to jest taki obok chyba kulinariów, które akurat z Bożym Narodzeniem są też w naszej tradycji polskiej mocno związane, to jest ta muzyka chyba dominuje i ona pozwala wprost jakby określić, skąd się wzięły te święta, dlaczego są i jak należy je przeżywać. Także wartość muzyki jest bardzo duża, niewątpliwie. I myślę, że jednak troszkę się śpiewa w domach, szczególnie w tych domach, gdzie ktoś potrafi grać, a myślę, że takich domów jest bardzo dużo. I chociaż podczas Wigilii świąt jest tego śpiewu troszeczkę, więc ja myślę, że to jest bardzo ważny element naszego świętowania. Nie w domu sporo jest śpiewania, oczywiście zaczyna się od Wigilii, ale później jest i pasterka i pierwszy, drugi dzień świąt, jak się pojawia rodzina, a moja rodzina jest muzykująca w różnych składach, więc czasami kilka osób gra i kilka osób śpiewa, także tej muzyki u mnie w domu nigdy nie brakuje.